Dzień dobry Państwu, nazywam się Jerzy Borkowski. Chciałbym Państwu zgodnie z naszymi ustaleniami, propozycjami na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Krakowie przedstawić Państwu dzisiaj jedną z pierwszych ustaw, które mamy do zaprezentowania w celu usprawnienia procesu naprawy polskiej gospodarki. Szanowni Państwo, ustawa ta jest o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to artykuł 87 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że urzędy skarbowe mają czas 60 dni do zwrotu różnicy wynikającej między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego ma takie instrumenty, które pozwalają na wszczęcie procedury związanej z kontrolą i weryfikacją co do poprawności dokumentów finansowych. My proponujemy, proszę Państwa, aby czas zwrotu różnicy między należnym podatkiem naliczonym był 30 dni. Dodatkowo proponujemy również, aby całkowicie wyrugować możliwość doraźnego przedłużania tego okresu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Co to powoduje w praktyce? Szanowni Państwo, w praktyce jest taka sytuacja, że urzędy skarbowe często korzystają z tego przywileju, że naczelnik wszczyna postępowanie wyjaśniające co do celowości prawidłowej analizy dokumentów i ten czas się przedłuża o miesiąc, o dwa, o kolejne dni, które powodują to, że środki często, które mogą wrócić do przedsiębiorcy, do pracodawcy, które można reinwestować, leżą sobie na koncie Urzędu Skarbowego i nic z tych środków nie ma. Dlatego propozycja nasza jest w ten sposób, pozwoli to na pewno na obniżenie kosztów obsługi podatku VAT i dodatkowo przyczyni się do możliwości i tak wspomniałem wcześniej, reinwestycji tych środków, które często są to olbrzymie pieniądze w dużych firmach, również tych małych i średnich, dotyczące też te pieniądze są całkiem spore. Dlatego też propozycja nasza jest w celu regulacji takiej możliwości. Zmiany dotyczące tego projektu nie są objęte regulacją prawną dotyczącą dyrektywy unijnej. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.